Statystyki są przerażające. Każdy z nas wytwarza ponad 300 kg śmieci rocznie. Sporą ich część stanowią odpady z folii polietylenowych, które nieprzetworzone rozkładają się w środowisku przez 400 lat. Najlepszym sposobem na zmniejszenie ilości śmieci zalegających na wysypiskach jest ich recykling, czyli przetworzenie i powtórne wykorzystanie. Firma Stella Pack, europejski lider w produkcji worków na śmieci, trudny proces nowoczesnego recyklingu odpadów foliowych doprowadziła do perfekcji. Codziennie przerabia się tutaj 60 ton odpadów foliowych, co oznacza, że rocznie ponad 20 tysięcy ton odpadów foliowych znika ze środowiska. Przyjrzyjmy się bliżej ekologicznemu procesowi powstawania worków na śmieci. Do Stella Pack trafiają odpady foliowe pochodzące z sortowni komunalnych, marketów i centrów dystrybucyjnych oraz hipermarketów. Proces ich recyklingu przebiega wieloetapowo i tworzy obieg zamknięty, podczas którego nic się nie marnuje. Stella Pack posiada nowoczesną linię produkcyjną z jedynym na świecie systemem łączącym optyczną segregację odpadów foliowych z procesem mycia i filtracji, w którym wykorzystywana woda płynie w obiegu zamkniętym. Woda jest na bieżąco oczyszczana i filtrowana. Stella Pack odzyskuje i ponownie wykorzystuje ciepło powstałe podczas produkcji. Nadwyżki ciepła służą do ogrzania pomieszczeń biurowych i socjalnych zakładu produkcyjnego. Ten zamknięty cykl produkcyjny jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Pierwszym etapem produkcji worków na śmieci jest sortowanie, podczas którego odrzucane są odpady niemożliwe do przetworzenia. Posłużą one do produkcji paliwa alternatywnego. Kolejnym etapem jest rozdrabnianie i mycie, podczas którego folia oddzielana jest od wszelkich zanieczyszczeń organicznych i mechanicznych. Następnie kolorowe płatki odpadów foliowych są suszone. Tak przygotowany surowiec trafia na nowoczesną linię produkcyjną, gdzie jest poddawany procesowi regranulacji, którego efektem końcowym są różnokolorowe granulki, służące do wytwarzania pełnowartościowych worków. Do regranulatu dodawane są komponenty zapachowe, dzięki którym worki mają przyjemny zapach. Gotowy regranulat trafia do wytłaczarek, gdzie za pomocą rozdmuchu sprężonym powietrzem nadawana jest grubość i wstępna szerokość litrażowa. Następnie uformowany rękaw foliowy trafia do maszyny tnącej i perforującej. Na tym etapie produkt przybiera ostateczną formę worków na śmieci, jaką wszyscy dobrze znamy. Dbając o najwyższą jakość produktów, Stella Pack zainwestowała w nowoczesne laboratorium, w którym nieustannie sprawdzane są wszystkie istotne parametry folii, z których powstają worki na śmieci. Badana jest grubość, elastyczność i wytrzymałość. W ofercie Stella Pack znajdziemy worki na śmieci we wszystkich odmianach zamknięcia, w wielu kolorach i zapachach. Stella Pack stanowczo sprzeciwia się produkowaniu worków na śmieci z surowców pierwotnych.